używany na konferencjach astrofizycznych, właśnie szczególnie na salach tytułowych prezentacji, ale w tym roku Hubble Institute wyprodukował jeszcze lepszy obrazek niż ten, który funkcjonował przez ostatnie 20 lat. Jest to właśnie jego nowa wersja. Tu, gdzie to jest, to są tak zwane kolumny tworzenia w Ławicy, w gwiazdozbiorze Orła, ale tutaj mamy takie piękne wypustki i na tych wypustkach to są właśnie miejsca powstawania nowych systemów planetarnych. W pierwszej kolejności kondensacji gwiazd, ale potem nowych systemów planetarnych. No więc tak, zacznijmy. To jest ja. To jest tytuł, rzeczywiście zakrojony dość ambitnie. No nie będę o nim mówił całkowicie teoretycznie, gdyż miałem przyjemność brać udział w takich poszukiwaniach. No a jak to naprawdę wygląda, to mam nadzieję, że chyba opowiedzieć. No więc pierwsze pytanie, czy ktoś tam jest? Jeżeli oczywiście jesteśmy najedzeni i mamy gdzie mieszkać i tak na głową i tak dalej, to zadajemy sobie takie pytanie. No, po pierwsze, czy układy planetarne są popularne? Teraz już wiemy, że jednak tak. Jest piękna sonda Kepler, która już chyba 1000 planet odkryła. Natomiast obrazek, który tutaj mamy, jest sprzed mniej więcej 10 lat, kiedy jedyne planety, jakie technologia wtedy mogła odkryć, to były rozmiary Jowisza, bliżej ich Słońca niż Ziemia, czyli mniej więcej na orbitach rozmiaru Merkurego. No i to nie rokowało na powstawanie jakiegokolwiek życia. W tej chwili mamy planet porównywalnych z Ziemią, no już kilka odkryto, nawet są przesłanki, że istnieje tam na nim woda. No i właśnie innym kierunkiem szukania życia to poszukiwanie cząsteczek chemicznych. Nasze życie powstało z coraz, wydaje nam się, że wyewoluowało ze składania się mniejszych na coraz większe cząsteczki życia, aż no, w końcu powstały białka, DNA i tak dalej, które się złożyły w to, czym jesteśmy. Możemy poszukiwać sygnałów cywilizacji pozaziemskich, zakładając, że takie tam są. No jeżeli my tu już osiągnęliśmy pewien poziom cywilizacji technicznej, to może taki istnieje na zewnątrz i może jakieś jego przesłanki da się zdetekować. No i było szereg projektów zajmujących się tym problemem. No i wysyłamy bardzo aktywnie od połowy zeszłego wieku sondy do Układu Słonecznego. Taka sonda, naprawdę każda nowa sonda dostarcza nowych informacji. W dowolnym momencie możemy być zaskoczeni w stosunku do tego, co wiedzieliśmy do momentu przed. No dobrze. Może teraz taki przerywnik lekko rozrywkowy. Pytanie o inteligencję pozaziemską no jest na tyle nurtujące, no, że mimo że nawet mamy problemy z inteligencją naziemną, to rzeczywiście ludzie próbują, czy kultura masowa dostarcza nam już gotowych rozwiązań i ileś lat temu było takie cudowne coś. Kosmici wylądowali w Wejherowie, no, w ogóle to już zamyka temat. Zanim nauczyliśmy się robić opływowe samochody, to podejrzewaliśmy, czy też nam mówiono, że kosmici latają w takich spotkach, dość pewnie ukształtowanych, ale jak już zaczęliśmy robić opływowe samochody, to spotki też się zrobiły bardziej opływowe i wszystko jest bardzo fajne. Wiemy oczywiście, jak wyglądają kosmici i taką maskę możemy sobie kupić na odpowiednim sklepie. No dobra.
ci kosmici są na tyle dziwni, że przylatują szczególnie latem i na polach zboża robią piękne wzorki, naprawdę fantastyczne wzorki, chociaż są też ludzie bardzo przyziemni i psujący temat, mówiący, że to wystarczy sznurek i kilka desek i te wzorki da się w ten sposób zrobić. Co ciekawe, rolnicy nie protestują, tylko sprzedają wyjściówki na taki teren i wszystko jest dobrze. No właśnie to zapotrzebowanie na znalezienie czegoś poza nami, poza ziemią, no choćby dało taki wynik, że w zdjęciach z jednej z pierwszych takich poważnych sąd, czyli wysłanych na Marsa, jednego z wikingów, zaobserwowano coś takiego. No i tutaj kojarzyło się to jednoznacznie z ludzką twarzą. Przetworzenie twórcze tego obrazu dało twarz cudowną. No niestety Amerykanie wysłali kilka następnych sąd, które tam miały nieszczęście dolecieć i zrobić dokładne zdjęcia. I z czegoś takiego zrobiło się już coś takiego, a przy powrocie kolejnym do tego problemu już niestety z tej twarzy niewiele co zostało. No cóż, no fajne, ale jednak się nie zrealizowało. No w tym przypadku no, to jest czysta sytuacja, to jest blisko, w zasadzie zostały ucięte. No dość poważne projekty badawcze związane były właśnie z poszukiwaniem czy próbą odbioru sygnałów pozaziemskich. Radioteleskop Arecibo w Puerto Rico, który jest potężnym narzędziem, 300 metrów średnicy, próbował takie sygnały detekować. No niestety nie udało się, mimo pewnych prób bardzo ciekawych wykorzystania rozproszonej techniki obliczeniowej w postaci wygaszaczy ekranów, które można było sobie zainstalować na własnym komputerze i jakąś tam cegiełkę tych danych sobie przetworzyć. I to po dziś dzień w jakiejś postaci istnieje. Jest taki projekt Allen Telescope Arrays finansowany przez Paula Allena, kiedyś w Microsoftie, który został specjalnie do celów SETI wymyślony, który docelowo miał się składać z 300 dość tanich anten pracujących w takim zakresie. Fizycznie anteny rzeczywiście zostały zrobione. Wyglądają mniej więcej tak, no ale projekt trochę utknął. W tej chwili tych anten jest około 70. Nadszedł, ale chyba nie będziemy się cofać, lecimy dalej. Więc no nie bądźmy może tacy ambitni. Spróbujmy wydetekować czy wydetekować, czy są w ogóle dostępne dla nas jakieś ślady życia pozaziemskie. No więc tak, cóż wiemy o życiu? Wiemy tylko to, co widzimy wokół nas na Ziemi. Cóż to jest? Jest to chemia oparta na związkach węglanowych w środowisku wodnym. I pod ręką mamy układ słoneczny, planety i księżyce, i obiecują księżyce, Europa, kilka innych pytań. No mamy też planety. Misja Rosetta proponuje jednak śledzić ich postępy w internecie. I przymierzając się do tego życia, no szukano śladów wody w pierwszej kolejności. Na ile rozpowszechnione jest występowanie wody poza ziemskiej. No i na Marsie, który wydaje się być suchy i nieprzyjazny, szlon wodny pojawiający się raz na marsjański rok i wykrywa sondę Viking. A oczywiście sama topografia Marsa sugeruje, że była jakaś ciecz płynąca i żłobiąca krajobraz, ale tej cieczy w zasadzie w dużych ilościach nie ma. Są tylko lody, CO2 i woda na biegunach. No i czasami
pojawiają się w dziwnych miejscach, na przykład no, na tym kraterze tu mamy takie, wydaje się, wielkowodne i tutaj flory szklone. Jest naprawdę dużo różnych właśnie takich, można to nazwać formacji aluwialnych, czyli wyżłobionych przez, wydaje się, przez cieczy, chociaż to nie jest na 100% pewne. Ale na przykład tutaj, to jest taki obrazek z europejskiej sondy, widzimy no, piękną krę i sugerującą, że no, jednak była ciecz z krawem stałym, która tutaj jakoś w tej części krajobrazu funkcjonowała i są takie wlewki do niektórych kraterów. Ciekawe inne, takie już na mniejszą skalę, takie wąwoziki na ścianach kraterów po północnej stronie tych kraterów. Tu była piękna hipoteza, że tak naprawdę to jest jakaś warstwa wodonośna, która przy odpowiedniej temperaturze wydziela tą wodę i zanim ta woda zdąży tam się zestalić czy odparować, no to coś tam pożłobi. No to też nie jest na 100% pewne, gdyż na przykład jedna, patrząc na jedną konkretną wydmę, w roku 2002 widziano tą krawędź płatką, a w roku 2005 widziano już krawędź z jakimiś takimi tworami. No i tu wydaje się, że raczej coś bardziej na sucho mogło grać rolę. O tym nie powiem. To wydawało się być bardzo ciekawym eksperymentem, ale o nim nic więcej nie słyszałem. Miał poszukiwać wody pod powierzchnią Marsa. Natomiast to, że na Marsie był płyn i tym płynem była raczej woda, jest w zasadzie pewne i to już od czasów właśnie poprzedniej generacji lądowników, jak i też bieżącego lądownika. Są piękne warstwy osadowe. W tych warstwach są tak zwane jagódki marsjańskie, pochowane takie kuleczki, które spektroskopia pewnego rodzaju, spektroskopia mozgowerowska, wykorzystująca promieniowania bardzo krótkie, mówi nam, że to są kuleczki hematytowe, które znowu geolodzy mówią, że powstają raczej w środowisku wody. I tutaj jest inny obrazek takich właśnie jagódek. No i ta woda tu się pojawia zupełnie w nieoczekiwanych momentach. Dolatuje nam teraz sonda Dawn do planetoidy Ceres. Jest piękna taka podwójna kropa w środku jednego krateru. Czym ta kropa jest, to prawdopodobnie wyjaśni się w przeciągu najbliższych kilku tygodni, ale jeszcze macie Państwo na formułowanie czas na formułowanie własnych hipotez, śmiałych lub nie, próbujących to wyjaśnić. To, że taki łazik lub inna sonda może dostarczyć nieoczekiwanego wyniku w dowolnym momencie, no to istnieje ten obrazek. Jechał sobie ten, że łazik opłynięty i znalazł meteoryt na Marsie. Jeżeli już mówimy o meteorytach, to była ciekawostka związana z meteorytem LH84001, co do którego są dość dobrze uzasadnione przesłanki, że pochodził on z Marsa, ale znaleziony był na Antarktydzie. I ja zaczęto oglądać go pod odpowiednio dobrym mikroskopem, mikroskopem elektronowym akurat. No to zaobserwowano takie twory. Te twory w jeszcze większym powiększeniu, no naturalnie kojarzyły się ludziom z bakteriami, jakoś tam skrystalizowanymi. Jednakowoż to był w zasadzie pierwszy przypadek, kiedy zaczęto się tak dokładnie przyglądać tego rodzaju strukturom w takim powiększeniu. I raczej teraz interpretacja jest taka, że to są naturalne twory pojawiające się w odpowiedniego rodzaju minerale. Jest też inna zagadka badań biologicznych Wikingów, które były nastawione na to, na stwierdzenie, czy jest przetwarzanie węgla, czyli w zasadzie dwutlenku węgla,
na coś innego, no, analogiczne do tego, co my mamy, co dzieje się na Ziemi, gdzie dwutlenek węgla jest konsumowany w celu montowania szkieletu roślin. No i na Marsie sonda Viking wpuściła ten znakowany węgiel-14 i bardzo szybko, mierząc wynik, już nie pamiętam czego, stwierdzono nagły przyrost w stosunku do trójki kontrolnej i analogicznych próbek na Księżycu, z Ziemi Księżycowej i nawet z Antarktydy, gdzie nie była pewność, że nie było żadnego życia, żadnych bakterii. No ale niestety to wzięło w łeb, gdyż jeżeli przez dłuższy czas się robiło takie badania, a szczególnie drugą dawkę się podało tego węgla-14, to okazało się, że już efekt został niepowtórzony. Nie było żadnego przyrostu produktów z węglem-14 i tak naprawdę to wydaje się, że to jest jakaś egzotyczna chemia wcześniej niepodejrzewana, która miała miejsce przez pierwsze kilka godzin, kilkadziesiąt godzin eksperymentu. No więc no, trzeba być ostrożnym i podsumowując, istnienie środowiska wodnego na Marsie jest raczej pewne. Powstanie tam życia no raczej mało prawdopodobne. Nadzieje cały czas istnieją. Ale mamy Europę, Ganymed jako satelity, czy Ganymed satelity Jowisza, Tytan, Enceladus, satelity Saturna, gdzie zarówno ogromne ilości wody są podejrzewane, jak no, na przykład na Tytanie bogata chemia węglowa, aczkolwiek niska temperatura. No dobrze, a jak sięgnąć poza układ słoneczny? Najlepszym nośnikiem informacji o wszechświecie jest światło. Przez światło rozumiemy raczej promieniowanie elektromagnetyczne, które zależnie od długości fali czy od częstości możemy sklasyfikować od fali zakresu fal radiowych, czy mikrofale do promieniowania X. Najbardziej pomocne jest pomocny do takich badań zakres mikrofalowy, w którym w zasadzie jest analogiczna fizyka, jest realizowana do tego, co już w 1814 Fraunhofer zobaczył, rejestrując z dość niezłym rozdzieleniem długości fali promieniowanie słoneczne. I zobaczyło takie patyczki, czyli wygryzienia promieniowania na bardzo ścisłych częstościach przez coś. No, zrozumienie takich zjawisk nastąpiło w zasadzie dzięki Albertowi, który oprócz teorii względności, no jednak dostarczył nam podwali, no razem z wieloma innymi osobami oczywiście fizyki kwantowej. I kluczowym konceptem jest tu to, że natura lubi myśleć kategoriami kwantów, czyli nie na odpowiednim już poziomie skali, czyli w mikroświecie, energie różnych zjawisk nie są energiami ciągłymi, tylko ściśle zdefiniowanymi. I między tymi powodując powstanie tak zwanych poziomów energetycznych. Między tymi poziomami możemy cząsteczkę przerzucać, też przez, dzięki bardzo dobrze zdefiniowanym rozmiarom promieniowania, czyli kwantami odpowiedniej wielkości. To, co jest pomocne do szukania życia, to jest zjawisko skwantowanej rotacji cząsteczek. To jest zjawisko związane z tym, że cząsteczka w swobodnym stanie może się kręcić i w przeciwieństwie do ciała takiego klasycznego energie związane z tymi obrotami są bardzo ściśle zdefiniowane, a różnice między tymi energiami są porównywane z kwantami promieniowania mikrofalowego. No i w najprostszy sposób możemy zmontować tak zwany spektrometr, źródło światła mikrofalowego, bardzo dobrze kontrolowanego, przepuszczamy przez próbkę, detekujemy. Jeżeli potrafimy zmieniać długość fali,
tego światła odpowiednio precyzyjnie, no to rejestrujemy wykres intensywności. Jest to widmo, potocznie nazywane mikrofalowe, ale związane ze zjawiskiem rotacji cząsteczek. Analogiczny eksperyment możemy zrobić astrofizycznie. W zasadzie natura nam wykonuje ten eksperyment. My musimy dostarczyć tylko odbiornika. Mamy jakąś odległą gwiazdę, ewentualnie źródło naświetlające, która pobudza nam cząsteczki w jakimś obłoku cząsteczek w przestrzeni międzygwiazdowej. Zwykle obserwujemy nie absorpcję, ale emisję, czyli przerzucanie właśnie cząsteczek z górnych stanów do dolnych. I tę emisję detekujemy radioteleskopem, w tym przypadku sweepowanie, generowanie tej osi poziomej, no to już to wykonuje sam radioteleskop. I otrzymujemy też takie widmo. Widmo astrofizyczne takich obłoków międzygwiazdowych jest dość bogate. To jest obrazek no, sprzed wielu, wielu lat. Z tym panem miałem przyjemność pracować w zeszłym roku nad zdecydowanie nowszym widmem, ale z tego samego teleskopu, no to już żywiemy się tutaj gdzieś w tych szumach. Natomiast pod najsilniejsze linie zostały tutaj ich tak zwane nośniki, czyli cząsteczki odpowiedzialne za najsilniejsze linie zostały zaznaczone. No i widzimy, że najsilniejsze linie pochodzą od cząsteczek dwuatomowych, potem trochę więcej atomowych. No i tutaj mamy C4 na C3. Wiele innych już na przykład. Żeby dać Państwu jakiś posmak tego, jak w ogóle takie badania wyglądają, mamy podatnicy wielu krajów złożyli się na takie fajne narzędzie, nazywa się Atacama Large Magnetic Array, czyli ALMA. Wystawione jest na płaskowyżu w Chile. Składa się z wielu anten, które potrafią współbieżnie pracować i dostarczają nam radioteleskopu o no, niepodnanej czułości i rozdzielczości w częstości. I w tym roku no, miałem przyjemność partycypować w takim papierze, w którym donosimy o tym, że teleskop został skierowany nie w przestrzeń międzygwiazdową, tylko na Tytana, czyli satelitę Saturna. I tam znaleźliśmy o taką cząsteczkę. To jest właśnie takie widmo tej cząsteczki. No jak Państwo widzicie, sygnał do szumu no jest taki sobie, bo to no, mniej więcej kwant, o, to jest mniej więcej taki krok w tym intensywności, ale to jest taki mniej więcej 10 do 1 na najsilniejszej linii prawie. No i tutaj mamy 4 ewidentne linie i to pozwoliło nam, nie tylko te linie, ale wiele innych pozwoliło nam stwierdzić, że tu mamy na pytanie o taką cząsteczkę i dotychczas tam nie widziano. Ona jest po stronie najcięższych cząsteczek tam jednoznacznie dotychczas zidentyfikowanych. No i ciekawostka jest taka, że jeżeli udało się mapować występowanie tej cząsteczki na Tytanie, to jest sama krawędź satelity geologiczna na dużo, przepraszam, pomarańczowo-żółtawo. Mamy wymapowane promieniowanie cieplne, jakie takie nie rezonansowe, jakie widziane przez teleskop, a te linie tutaj nam pokazują właśnie intensywność występowania tejże cząsteczki, która maksymalizuje się na południowym biegunie i tak się składa, że jest to biegun przeciwny do maksimum występowania mniejszych cząsteczek dotychczas tam zidentyfikowanych. Także w tym papierze akurat mam takie porównanie. Natomiast typowy papier astrofizyczny składa się z dość długiej ilości partycypantów, bo mamy tu szereg osób, no, z których w zasadzie każdy zajmuje się czymś innym. Niektórzy musimy mieć ludzi, którzy potrafią ten teleskop ustawić, a przynajmniej dostarczyć obsłudze listy życzeń, jak życzą sobie, żeby ten teleskop był ustawiony. Potem są ludzie od przetwarzania otrzymanych wyników, które są dość złożone. Są ludzie od modelowania, właśnie wyliczania, czy
intensywności i szerokości linii mają sens. No ja jest, a i ja jestem gdzieś tutaj, ja jestem ideologiem od właśnie tych linii, znaczy stwierdzenia, czy w ogóle takie linie mają występować. Mój wkład tutaj był dość przypadkowy, to znaczy koledzy latem dokooptowali taką magistrantkę Maureen Palmer na staż letni i powiedzieli, no przeleć po znanych wynikach i zobacz, co tam jest nieznanego. I ona znalazła trochę takich właśnie linii silnych, wyraźnych. Jako że ja jestem ideologiem od właśnie takich linii, no przysłano mi pytanie, no co ty o tym myślisz, bo nie wiem, co to jest. No tu w przeciągu, ale dzięki 30-letniemu doświadczeniu pracy w tej branży, w przeciągu popołudnia udało mi się te linie zidentyfikować. No i stąd jestem gdzieś tutaj na tym papierze. I tak to zwykle jest. To są takie mini konsorcja, które próbują coś robić. Ciekawe to. Jeżeli chodzi o znalezione, zidentyfikowane dotychczas cząsteczki międzygwiazdowe, no to jest ich jeszcze dużo. To jest stara, lista dość już zdecydowanie niepełna, ale z niej wynika tak, że to, że najwięcej mamy dwuatomowych, trójatomowych, potem coraz mniej cząsteczek i więcej atomów. No, czyli białek to tam na pewno nie zobaczymy, ale możemy zobaczyć jakieś elementy składowe, czyli cegiełki życia, które uważamy za istotne. Jedyne życie, jakie znamy, no to życie, z jakiego my się składamy. W związku z czym szukamy takich cegiełek, które są istotne dla naszego życia. I jedną z takich patrzonych cegiełek jest pirowidyna, która wygląda, który wzór jest taki. A jak popatrzymy na wzory chemiczne czterech zasad nukleinowych, w każdej z nich pirowidyna jest podstawowym elementem. No to zawzięliśmy się na tą pirowidynę nieprzypadkowo, bo w naszej pracowni mierzyliśmy jej widmo laboratoryjne, gdyż aby przystąpić do takich poszukiwań, no to jednak trzeba naprawdę dobrze znać widmo danego targetu, czyli celu, cząsteczki celu, poznać to widmo w laboratorium. No to jest jedno z narzędzi, jakie używamy, to jest nasz domowy roboty spektrometr, taki mikrofalowy, który co prawda ma taki sprytną sztuczkę, że obserwujemy próbkę w temperaturze jednego Kelwina. No a częstościach mikrofalowych, no porównywalnych od częstości kuchenki mikrofalowej do mniej więcej 10 razy kuchenka mikrofalowa. Mamy drugi spektrometr, jeszcze bardziej koszmarny, podobnie patrząc. On już się zaczyna od częstości takiej, jaka jest używana w tych urządzeniach na lotniskach, które zaglądają na poligranie, do mniej więcej 200 razy kuchenka mikrofalowa. I w tym zakresie pracuje, to jest preferowany zakres, ale akurat pirymidyny szukaliśmy na takim przy użyciu takiego dość precyzyjnego radioteleskopu poprzedniej generacji, James Clerk Maxwell Radio Telescope, wystawionego na Hawajach. Chyba tylko nasz prowodyk od obserwacji tam był, nikt inny z naszego mini konsorcjum. W innej grupie osób szukaliśmy tejże pirymidyny, używając radioteleskopu Green Bank. Pozornie ten, no, będąc gigantycznym tworem o ruchomym zwierciadle średnicy 100 metrów, powinien być bardziej czuły, ale to jest tak naprawdę dość pozorne. Stosunek średnicy do długości fali w Green Banku jest 8000, w Kitt Peaku, czyli radioteleskopie, którego używaliśmy, które było analogiczne do tego Maxwell, jest około 10 tysięcy. Więc to są w zasadzie pod wieloma względami porównywalne narzędzia, tym bardziej, że przy takich średnich temperaturach maksymalna intensywność bieli występuje w zakresie właśnie takich kilkuset gigaherców. Przy bardzo niskich temperaturach w tym zakresie. I cóż z naszej wiedzy laboratoryjnej wynikło? No jeżeli będziemy chcieli obserwować cząsteczkę
szukać tej cząsteczki w temperaturze np. 100 kelwinów, to okazuje się, że przejścia, które potrafimy już wyliczyć z analizy laboratoryjnej, będą się składać w taką jedną superlinię, która będzie, i takie superlinie będą co, nie wiem, 5 czy ileś gigaherców od siebie. I właśnie takich superlinii poszukiwaliśmy. No są jeszcze inne złożenia, które nam też dają trochę silniejsze linie, a te numerki tutaj, no to są liczby kwantowe, których znaczenie nie będę wchodził, ale widzicie Państwo, że to są liczby kwantowe pewnego stanu, to są liczby kwantowe pewnego stanu dla danego przejścia, właśnie tak zwanego rotacyjnego. No i potrzebujemy w tych przypadkach trzech liczb kwantowych, żeby jednoznacznie opisać ten poziom energetyczny. Jeżeli wymodelujemy całkowite widmo w zakresie już takim od 0 do 500 GHz dla różnych temperatur, no to okazuje się, że tak naprawdę rzeczywiście trzeba mieć dobrą wiarę czy przypuszczenia co do temperatury tego obiektu astrofizycznego, żeby wycelować no, częstością obserwacyjną. Nieprzypadkowo pracowaliśmy James Clerk Maxwell, dobrze pracuje na 300 giga i tutaj były skupione nasze wysiłki, gdyż oczekiwano było, że w obiektach, które szukaliśmy, to jedyna temperatura takich no, obszarów, budzących nadzieję, jest około 100 kelwinów. No nie udało się znaleźć tej piramidy. No trudno. No, był to tak zwany wynik negatywny, ale astrofizyka lubi też wyniki negatywne, jeżeli są to pierwsze wyniki negatywne, bo one określają górną granicę populacji. No. Liczby tych cząsteczek, jakie mogą się znajdować. No, także mieliśmy papier, który jest całkiem źle cytowany, właśnie no, negatywny. No dobrze, inna cegiełka. Jest taka, co możemy pomyśleć o aminokwasach. Aminokwasy, z aminokwasów składają się białka enzymy. Tych aminokwasów jest 20. Zwykli ludzie nawet je ułożyli w coś rodzaju tabeli pierwiastków. Miejsce wodoru zajmuje tego szczyt aminokwas glicyna. No to zawzięliśmy się, czy w zasadzie nasz też tutaj taki biegący obserwator, kolega Błan z Tajwanu, zawziął się na tą glicynę i gdzież jej szukaliśmy, no w takich obszarach w miarę ciepłych wokół nowo powstających gwiazd. Jednym z obiektów była okolica Oriona, jeżeli popatrzymy na czterdeczki orionowe, znaczy trzy gwiazdy orionowe, jest gdzieś tu, zaczniemy to powiększać. Jest tutaj taki bardzo budzący nadzieję obszar z szokowaną materii, w którym rzeczywiście dość dużo cząsteczek węglowych udało się wykryć. Innym obiektem jest Sagittarius, strzelec. To jest środek galaktyki. Sagittarius A to jest dokładnie środek galaktyki. Tam się kryje, jak domniemujemy, bardzo nieprzyjemna, miasta czarną dziurę. Natomiast jest całkowicie zasłonięta przez obłoki materii międzygwiazdowej. Tam można wejrzeć tylko przy pomocy promieniowania podczerwieni. I to się udało zrobić i gwiazdy krążące wokół tej czarnej dziury rzeczywiście dało się zidentyfikować. Natomiast taka wylęgarnia cząsteczek węglowych jest w takim obłoku Sagittarius B2, który jest raptem 240 lat świetlnych od środka galaktyki, a środek galaktyki jest od nas no, powyżej 20 tysięcy lat świetlnych odległy. Narzędziem był Kitt Peak, to jest taki uniwersytecki radioteleskop w Arizonie, gdzie nasz prowodyr dostał dość dużo czasu i mógł się naprawdę napastwić nad tymi liniami. No i mieliśmy taki papier międzygwiazdowy glicyna, gdzie donosiliśmy, że ją zaobserwowaliśmy. Nie wszyscy w to wierzą, ale jest to bardzo duży papier, który tak jakby też ustalający warunki brzegowe do następnych. Natura jest bardzo perfidna. W przypadku takiej cząsteczki jak glicyna są możliwe dwie postacie. To są, nazywamy je konformacjami, jest glicyna 1, glicyna 2. Tak się składa, że glicyna 2, która jest energetycznie mniej stabilna od glicyny 1, ma taką własność o nazwie moment dipolowy, która nam mówi o nierównowadze rozkładu ładunku elektrycznego w cząsteczce.
własność ta jest bezpośrednio odpowiedzialna za intensywność win rotacyjnych, które są widziane tylko, jeżeli cząsteczka ma niezredukowany dipolowy. Efekt jest w kwadracie, czyli intensywność jest proporcjonalna do kwadratu momentu dipolowego. W związku z czym w temperaturach takich, które są potrzebne do zaobserwowania gliceny w laboratorium, czyli poprzez jej podgrzewanie, to widmo będzie dominujące. Natomiast, bo tu widzimy, jest, mamy moment dipolowy 5, kwadrat 25, a tu mamy koło 1, kwadrat 1, więc tu widmo będzie 25 razy bardziej intensywne niż to. Natomiast w temperaturze niskiej, kilku kelwinów, czy kilkudziesięciu, czy nawet kilkuset, już ta różnica w energii stabilności cząsteczek będzie powodowała, że będzie widoczna tylko ta. Ludzie o tym nie wiedzieli przez długi czas, póki problemy laboratoryjne nie zostały rozszyfrowane. A analiza laboratoryjna sprowadza się do dopasowania tak zwanego Franklinianu z pewnymi stałymi. Tych stałych nie jest za dużo. Te stałe, które tutaj mamy podane, wystarczają do w zupełności do przewidzenia tysięcy linii absorpcyjnych, zarówno glicyny 1, jak i glicyny 2. No i glicyna ma bardzo długą historię badań radioastronomicznych. Najpierw, jako że wydawało się, że ta najsilniejsza postać w laboratorium jest tym, czego trzeba szukać, to ludzie szukali glicyny 2, a nie zaobserwowali. Potem ktoś też, szukając tej glicyny 2, twierdził, że zaobserwował jedną linię. No teraz w jednej linii z koincydencji między widmem przewidzianym laboratoryjnym a astrofizycznym na podstawie jednej linii, to już teraz ludzie się śmieją, natomiast wtedy to wydawało się być niezłym tropem. No potem było wiele prac, gdzie ta detekcja nie była potwierdzona, ludzie już zaczęli szukać faktycznie glicyny 1, a potem tak ci kolegi stwierdzili, a to już te linie są na tyle słabe, że są giną w takim lasku bardzo gęstym, niezidentyfikowanych linii, nie będziemy w stanie się z tego wygrzebać. No ale po iluś latach badań kolega Kuan wygrzebał, badając 27 linii w trzech różnych obiektach, no wygrzebał całkiem niezłe i przekonujące widma. A dlaczego kłopot z badaniami laboratoryjnymi? Bo temperatura topnienia wyżej gliceny jest mniej więcej porównywalna z temperaturą jej rozkładu. Chcemy zbadać widmo w fazie gazowej. Ten zjawisko rotacji cząsteczek występuje no, praktycznie tylko w fazie gazowej. No więc trzeba podgrzać tą cząsteczkę do 250 stopni. No to zanim nam coś wyleci, to już się zrobi coś obrzydliwie czarnego. No, ludzie zrobili trochę eksperymentów, chytrych eksperymentów przepływowych i dzięki temu zarówno spektroskopia glicyny 1, jak i 2 laboratoryjna została na niezłym, doprowadzona do niezłego poziomu i potwierdzona przez obliczenia Vinicio, które już w latach 90. zaczęły być czymś. To są obliczenia metodami tzw. chemii kwantowej, zupełnie od podstaw. Już przestaliśmy się śmiać z tych wyników, raczej zaczęliśmy je traktować poważnie. To jest bardzo poważne narzędzie teraz, pomagające w interpretacji wyników, a także projektowaniu na przykład leków, farmaceutyków. Widmo gliceny, które mogliśmy sobie z naszych stałych wyliczyć, wygląda dość bogato. Jeżeli nawet popatrzymy węziej w granicach na 10 GHz, no to jest lasek linii, więc jeżeli nie widzimy, na pewno takiego lasku linii niezidentyfikowanych nie było w widmach astrofizycznych, więc można było tylko wyciągnąć wniosek, że po prostu jest za słaba. Ale składa się, jest takie ciekawe zjawisko, że niektóre linie składają się z kilku innych linii składowych. Jeżeli zaczniemy tą intensywność dodawać ze składowych linii, to okazuje się, że tak jak w przypadku pirymidyny, jest trochę takich superlinii, my to nazywamy poczwórnie zdegenerowanych linii, ale to tylko znaczy, że mamy sytuację absorpcji między dwoma parami poziomów energetycznych, między którymi są cztery możliwe przejścia kwantowe. I one dodają się do takich superlinii. No i udało się znaleźć w tych trzech różnych obiektach, no w tym trzecim, o tym trzecim mówię, na przykład w tym miejscu, niewyraźnie powyżej sygnału do szumu, w najczęstości tutaj taką linię,
teleskopach, gdzie uzyskuje się taką podbitą czułość, udało się znaleźć taki kwartet. No, trochę dyskusyjny, no bo tutaj można sobie mówić raczej o szumie, ale jeżeli jesteśmy świadomi tego, czego oczekujemy, to ten kwartet plus jedna ekstra linia, no, wygląda bardzo przekonująco. No więc podsumujmy wyniki lekcyjne 1. Zidentyfikowana wyznaczone temperatury występowania, no, które są między takie jak właśnie materii molekularnej w tych obłokach, jasności kolumnowe, to znaczy ile cząsteczek tam jest. I tam jest, czy szukać alaniny. Alanina to jest następny aminokwas w sekwencji aminokwasów. No, to już zależy od tego, jak oceniamy w ogóle mechanizmy powstawania czy agregacji materii z prostych cząsteczek na coraz większe cząsteczki. Gdzie one mają następować? Jest taki słynny eksperyment Millera, który w zasadzie Urea Millera, ale Urey to był szef, który wziął kilka takich prostych cząsteczek, domniemaną materię, taką prymitywną atmosferę, przepuścił w takim obiegu zamkniętym, tu sobie gotował wodę, tu była ta atmosfera zamknięta i to sobie tak percholowało. W tym zbiorniczku było wyładowanie elektryczne i po jakimś czasie zebrało się tutaj w tej rurce U trochę czegoś obrzydliwego. Po poddaniu analizie chemicznej okazało się 1% glicyny, 1% alaniny. No to było wielkie coś. 7 innych aminokwasów w ilościach śladowych. Czyli natura nie wymaga przesadnie wielu warunków, żeby wytworzyć takie cząsteczki. Współczesny eksperyment, na dziesięciolecie tego eksperymentu Jurya Millera, tworzono go w trochę inny sposób. Teraz jednak wydaje się, że może to nie było w prebiotycznej atmosferze, w prymitywnej atmosferze, tylko na przykład ciężkie cząsteczki osadzały się na lodowych grudkach istniejących w nowo powstających układach planetarnych. Tam były poddawane promieniowaniu ultrafioletowemu, następowały reakcje chemiczne, a potem te grudki woda odparowywała, cząsteczki zostawały, coś z nimi się dalej działo. No, w tym eksperymencie wynik był trochę bardziej pesymistyczny. Mianowicie glicyna okazała się być tutaj ten pik, tutaj w drugim eksperymencie ten pik wyraźnie bardziej obfita niż alanina. Więc no, po pierwsze trzeba wierzyć w jakiś scenariusz chemiczny, żeby jednak tej alaniny poszukiwać. Takich scenariuszy jest bardzo wiele. No, w zeszłym tygodniu pojawił się następny kolejny Nature Chemist, bardzo renomowane czasopismo, mówiące, że też meteorytów spadający na Ziemię generuje cyjanowodór, który dalej przez szereg reakcji, które w tym papierze zostały podane w sposób wydający się być wiarygodny, wspomagane naświetleniem ultrafioletowym powstaje, powód prowadzi do powstania biomolekuł. No to jest dość oceniany, za dość dyskusyjny papier, ale jest to scenariusz, który jeszcze nie był dyskutowany. W tym scenariuszu też rzeczywiście glicyna gdzieś tam się pojawia jako wynik końcowy, więc glicyna jako taka ma się jeszcze nie najgorzej, natomiast alanina, no już trudno powiedzieć, tu jeszcze jesteśmy na pewno na wcześniejszym etapie, za wczesnym etapie, żeby coś definitywnego powiedzieć. No to jak to jest w życiu pozaziemskim? No wiemy więcej niż kiedykolwiek w dziejach ludzkości. To jest takie stwierdzenie górnolotne, ale jednoznacznie prawdziwe. Ale życia pozaziemskiego jeszcze nie znaleźliśmy. Najbardziej prawdopodobna jest cały czas wersja geocentryczna. Po prostu cząsteczek węglowych widzimy bardzo dużo. Środowisko wodne jest łatwe do zmontowania w układach słonecznych. Innych konkurencyjnych systemów chemicznych no jednak nie udało się zidentyfikować. Nadzieje co do
systemu krzemowego, no jednak po bardziej wnikliwych spojrzeniach no, spędzły za niczym. No i w podsumowaniu bym powiedział tak, dane są zawsze fragmentaryczne. To są małe jakieś okienka w tą rzeczywistość, a ich analiza wymaga wykształcenia na najwyższym możliwym poziomie. Czego i Wam zalecam i życzę. No oczywiście na końcu takiego wykładu są podziękowania dla różnych współpracowników, agencji finansowych, ale ja bardzo zawsze staram się podziękować polskiemu podatnikowi, który no jednak nie będąc najbogatszym podatnikiem, no funduje mi taką frajdę jak tego rodzaju badania. Także dziękuję za uwagę.